Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Grudzień zaczynamy tutaj w Krosinie na spotkaniu hodowców. Zobaczmy, mamy teraz godzinę, chyba nie wiem, pierwsza jest gdzieś, tak? Pierwsza godzina. Widzimy kolegę Tomasza Borkowskiego z firmy Kowa Diagnostyka przy pracy. Dobry, witam hodowców. Tak, będziemy na razie przeszkadzać, zaraz z Tobą porozmawiamy, Tomasz. A tutaj sobie popatrzmy, cały czas, od rana już, od której godziny tu jesteś? Od 10. I cały czas badasz, prowadzisz badania. Tak jest. Za chwilę o tych badaniach porozmawiamy, ale jeszcze zobaczmy. Tutaj akurat trwa teraz konsumpcja, koledzy tutaj co chwilę jedni podchodzą, jedni przychodzą. Po południu są planowane tutaj wykład Tomasza odnośnie zdrowia gołębi i diagnostyki chorób. Tak. Też o genetyce trochę porozmawiamy. Kolega Maciej Ludzi też przyjechał, będziemy rozmawiać o prowadzeniu gołębi młodych. Natomiast teraz tutaj koledzy będą konsumować, ja będę przeszkadzać. Zobaczmy, tutaj się mamy gołębi, to są Aleksandra, tak. No tutaj z kolegą, kolega tu przyjechał. Witam serdecznie. Czy coś? Nie. Towarzysko? Tutaj z Krosina jest kolega? Czy nie, ja jestem z oddziału Chodzież. To daleko? Nie, to bliziutko. No Chodzież to niedaleko. Po sąsiedzku, kolega się przedstawił. No ślęza, Tomasz. Jak tam kolega lotuje w oddziale, dobrze? No tam nie bardzo czasu, tak. No. Nie ma tak czasu. Lecą. Hobby jest, widzę, najlepsze tutaj kolegi, tak? Proszę? Hobby najlepsze. No oczywiście, no hobby. Teraz będzie trochę lepiej. No. Trochę lepiej. Bo już jest wolnego czasu. Kolega też przywiózł może gołębie do badania? Nie. Tutaj kolega przyjechał posłuchać. Tak. No, tutaj popatrzmy, właśnie są gołębie, tu mamy gołębie, takie kilka gołębi Aleksandra Karwota, ale też są gołębie, tutaj Maciek Ludzik też przyniósł kilka swoich. Tutaj już widzimy, o, kolega Maciek już tak wyszedł konwersację z innymi hodowcami. I teraz gruchówkę tu będą jadli, my sobie podejdziemy do Tomasza. Tomasz będzie badał tutaj. Teraz zakończyłeś jakieś badania, tak? Teraz mamy chwileczkę przerwy, tak. Tak, to powiedz mi teraz, dużo od rana masz tutaj klientów? No już było ponad 25 osób. I jak to wygląda badanie w technicie tutaj? Bo jakbyśmy gdzieś takie spotkania mieli, to musimy najpierw się też dowiedzieć, jak przywieźć gołębie, w jakim momencie, czy nakarmić, czy nie nakarmić. Pierwszą rzeczą najważniejszą jest to, żeby gołębie były na czczo, żeby jednak gołębi nie karmić, bo parę hodowców musieli z tym odesłać, bo gołębie były nakarmione do syta i nawet się nie dało patyka włożyć, czyli wymazać. To wola tutaj. Tak jest. Także muszą nie być tego wymazu pobrać. Dokładnie, muszą być na czczo. Drugą rzeczą, którą to jest spełnione, to, że przywieźli są kał pozbierany. Ten kał najlepiej jakby zebrali z całości gołębnika, a potem go wymieszali i odłożyli taką próbkę reprezentatywną wielkości. Ja może pokażę o gdzieś 3/4 takiego pojemnika, bądź większego pojemnika na morz, to w zupełności wystarczy. No i tutaj, jeżeli chodzi, co na miejscu. Ale i po świeżo oczywiście chyba też tak, możemy pozbierać, tak? Dokładnie. No i potem robimy w ten sposób, że pobieramy wymazy z wola, jedne pobieramy na żel transportowy, które będę zebrał do laboratorium, które będziemy siać na bakterie, jak i tam na grzyby i tam inne. Będzie takie badanie normalnie z posiewem takie. Dokładnie. Czyli powiedzmy, to będzie na tych szalkach Petriego, na tych szklanych. Dokładnie, tak jak talerzykach powiedzieć, tam trzeba będzie te bakterie niejako tak posiać i zobaczyć, gdzie się najlepiej rozwijają. Tak, i sprawdzić, czy te bakterie też są patogenne, bo jak każdy wie, każdy z nas ma bakterie. Patogenne, czyli te chorobotwórcze. Czyli to są bakterie, które należy leczyć. Bo jak wie, każdy wie, każdy z nas ma bakterie i bez bakterii byśmy zginęli. I część się nie leczy, są więc porządne. Dokładnie, są tak zwaną florą fizjologiczną, czyli tymi dobrymi bakteriami, które powinny być, a resztę tych bakterii patogennych, czyli złych, niestety, jeżeli ktoś będzie takie miał, trzeba będzie je wyleczyć. I do tego zrobimy ten antybiogram, czy takie jakby zestawienie, który antybiotyk działa bądź nie działa. No i tutaj hodowcom pomożemy w zastosowaniu kuracji, żeby te gołąbki wyzdrowiały. I tak, jako że wiedzy nigdy za wiele, tej nauki, to jeszcze powiedzmy, dlaczego to jest takie istotne, bo w tym momencie, kiedy wiemy dokładnie, jakie bakterie występują, z jakimi bakteriami mamy walczyć, to my możemy skutecznie dobrać antybiotyk, prawda? Tak, oczywiście. No wtedy nie prowadzimy kuracji, która zabija też, jak kolega powiedział, te bakterie fizjologiczne. Dokładnie, ale my też staramy się dobrać w ten sposób, że dobieramy jeden celowany antybiotyk, a nie bombę antybiotykową, czyli do jednej puchy 8 i jeden pomoże, reszta się uodporni, czyli w tym momencie. Czyli to będzie takie pozorne, bo my osiągniemy ten efekt, tak, ale w przyszłości będziemy. No nie będzie czym leczyć, bo po prostu jednym zamiast leczy jednym antybiotykiem, często hodowcy stosują dużą liczbę antybiotyków, no i jeden leczy, a reszta się uodparnia i jak wystąpi z fortem choroba, czy bądź inna choroba, to nie będziemy mieli czym tego leczyć. I teraz od razu jeszcze powiedzmy, takie, jeżeli ty teraz zabierzesz takie do posiania tam, w laboratorium będziesz prawdopodobnie jutro jest, że tak powiem, na niesieciu. To jest niedziela, więc posiejemy w poniedziałek. Czyli powiedzmy też jeszcze od razu, ile czasu to trwa? 2-3 dni, tak? Około? Czy no nie, 2-3 dni to wchodzi sam posiew plus identyfikacja, antybiogram, gdzieś około 4-5 będą wszystkie wyniki. Czyli 4-5 dni. Musimy się zbroić w cierpliwość, żeby też niepotrzebnie głowy nie zawracali po jednym dniu, że się dowiedzieć. No tak, ale tu hodowcy już na tyle są świadomi, że wiedzą, że wyniki nie będą we wtorek, tylko w tak 4-5. Tutaj natomiast, jeżeli jesteśmy już na miejscu na tych badań, to zobaczmy, tutaj
tutaj ty masz mikroskop, widzę, tak, bardzo ładny. I teraz tutaj ty badasz tutaj rzęsistkownicę, czyli żółty guzek. Tak jest, tak. Tak. Sprawdzamy tutaj, ponieważ no, ja tego nie jestem w stanie sprawdzić w laboratorium, ponieważ ten rzęsistek jest pierwotniakiem, który bez specjalnej temperatury i bez specjalnego pH zasadowego po prostu by mi umarł podczas transportu i w laboratorium bym nie był w stanie go sprawdzić, więc sprawdzam go tutaj na miejscu. Czyli po prostu nie byłoby widać tego, czyli dokładnie. Takie przysłanie na przykład wymazek, ktoś nawet sam zrobił, to nie ma najmniejszego sensu. No jeżeli rzęsiska, to raczej nie. Nie masz sensu. I chociaż, chociaż są ponoć specjaliści, którzy potrafią to w Polsce zrobić. Zadaję się pytanie, podłoże nie gra roli? Moim zdaniem gra, jeżeli chodzi o wymazy z wola, my używamy tego podłoża tak zwanego po prostu tutaj powiedzmy przeźroczystego, a to jest podłoże AMIS. I to jest i teraz taki wymaz z wola, jeżeli pobierzemy i w takim podłożu będziemy go przechowywać, to on ma szansę dotrzeć, tak, jeżeli skorzystamy z to nawet do 10 dni. Czyli jeżeli takie coś użyjemy, to będzie tak, można to robić. Przynajmniej na tych wymazówkach to jest taki z tym logo z firmy Borpol, to on po prostu przeżywa nawet do 10 dni, ponieważ no, muszę się pochwalić, że wczoraj Borpol, teraz... Borpol to jest Borkowski, coś z tym tak, tak, to jest firma mojego ojca. Tak, to są nasze wymazówki, to jest firma mojego ojca, która rozprowadza sprzęt po laboratoriach w całej Polsce, no i po prostu my korzystamy, że tak powiem, z naszych wymazóweczek i na przykład mamy je sprawdzone, bo również z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych ludzie wysyłają do nas te wymazówki. Nie ma problemów tam z jakimiś tam celnymi służbami? Nie ma problemów, wczoraj przyszło dużo próbek na geny szybkościowe, o których też powiemy może w wykładzie, ale to zostawmy jeszcze chwilę. O wymazówce, ale jeszcze badasz kał, tak czy nie? Nie, kał zabieram ze sobą. Kał zabierasz, czyli tylko robisz badanie, że tak powiem, to, które mówisz o tych wymazówkach na trichomonady, żółty guzek. Tak jest, a to sobie po prostu biorę i zostawiam do laboratorium, zabieram te wymazówki, plus kał też zabieram do laboratorium, ponieważ w tym kale nic tam nie zginie podczas tego jednego dnia, a żeby ten kał dobrze zobaczyć na robaki, potrzebowałbym zbyt dużo czasu, żeby móc je obsłużyć. Tutaj hodowcy ci przynoszą gołębie, czy po prostu biorą ci to, przynoszą tak jak tutaj, tylko niektórzy nie, same gołębie. Gotowe próbki gołębie, kału. Gołębie. Czy dokonujesz też oceny stanu zdrowia gołębi tak. Do tych kontakt? To oczywiście. I jak powiedz, tak już nie, bez nazwisk, ale tak, jak te gołębie tutaj oceniasz? No są gołębie tak powiem, w bardzo dobrej kondycji, ale zdarzały się przypadki gołębi ewidentnie, że tak powiem. I to było tak, że tak było, że w ramach jednego gołębnika kolega jakąś przyniósł 3 i po ile gołębi w ogóle przynoszą tak 3? W zależności po 5, po 10. Po 10 i teraz było tak, że w ciągu tych 5, na przykład 5-10 zdrowych, a jeden się trafia chory, czy tak, że było, że serialnie. To w zależności, bo hodowcy jak przychodzą, to przynoszą gołębie z jakimś tam powiedzmy problemem. Aha. I jeżeli wybierają gołębie, to wybierają albo najsłabsze, a jeżeli ktoś robi profilaktycznie, to bierze, że tak powiem, przypadkowe gołębie. Rozumiem. Tutaj cały czas mamy chwilę przerwy, tak jak koledzy tam konsumują. Tutaj polecamy uwadze, czyli jak takie spotkania będą organizowane, to już myślę, że koledzy będą wiedzieli, jak tutaj można, że tak powiem, wziąć, skorzystać z nich. A jeszcze o cenach porozmawiamy. Czy ceny na każdy kieszeń? Oczywiście. Z ilością gołębi związane. Oczywiście, no tak jak mówiliśmy wcześniej, to parę lat temu ceny się w żaden sposób nie zmieniły, pomimo tego, że wszystko drożeje. U nas ten pakiet podstawowy, czyli 5 wymazów z wola na posiew i kał na posiew i na robaki koszt 100 zł. 100 zł razem z tymi tam laboratoryjnymi tak badaniami. A ja teraz jeszcze tylko przypomnę, jak koledzy sobie przypomnę, kiedyś byliśmy takie badania obserwować tutaj chyba w Koszalinie u kolegi Andrzeja Chorążego, on tam nam pokazywał, to przypomnę, proszę zobaczyć, ile tam jest zużywanych tych wszelkiego rodzaju szalek Petriego, tak jak tutaj też mamy, zobaczmy, całe jest rękawiczki, tak, bo rodzaju. Wszystko mamy jednorazowe, każda wymazówka. Także proszę naprawdę zobaczyć, że ta cena 100 zł za te 5 gołębi plus te wszystkie badania, o których kolega Tomasz wspominał, to jest naprawdę cena według mnie niewygórowana, a można sobie dzięki temu też zapewnić w jakimś stopniu polepszenie tego zdrowia, no i przede wszystkim tutaj stwierdzenie, co tam naszym gołębiom dolega. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Będziemy czekać, za chwilę tutaj się odbędzie po południu wykład, tak jak mówiliśmy, i będziemy go też obserwować. Dokładnie. Ja tu chciałem jeszcze pozdrowić wszystkich hodowców z Ameryki, którzy mieli mnie przyjemność gościć w Stanach. Także panowie, chodzę tutaj w grudzie, którą otrzymam od was. Pozdrawiam jeszcze raz. Także gratulujemy. Do zobaczenia i będziemy tutaj dalej jeszcze tutaj na sali obserwować, co tutaj się dzieje. Odchodzimy po krótkiej przerwie. Tutaj kolega Tomasz wrócił do badań. Tutaj gołębie przywiózł kolega. Kolega jak się nazywa? Bartosławie. Z jakiego oddziału? Czerkowsko-Jedyński. Czyli tutaj ten, tak? Tak, tak. Tutaj razem 425, tak, to jest tak, ten tutaj z Sebastianem Wardęgą. Tak, dokładnie. A jak ci loty idą tutaj? No to na młode kiepsko. Na młode kiepsko, a na stare? Na stare tak lepiej. A długo już lotujesz? 9 lat. 9 lat. No. Razem. Jakie największe sukcesy? 11 miejsce chociaż. A w Polsce tam coś tam nie było na razie jeszcze. W okręgu? Też. Dobrze. Tutaj gołębie jakie przyniosłeś? Takie to słabsze były, czy takie po prostu... Wybieranka. Wybierane. Tu mam tutaj dużo różnych. I zobaczmy teraz, jak tutaj wygląda takie badanie. Pierwszą rzecz to sobie opisuję tutaj wymazóweczki liczbą porządkową. Czyli na przykład... Kolejność widzimy. Tak, od 1 do 5, bo tutaj kolega ma gołąbków. I teraz tak, bierzemy tutaj numerek gołębia rodowy. To będzie DV?
TV. 08, 726. Oddziału nie, tylko weźmiemy rodową. 1595. 1595. I wtedy wiemy, że pod numerem 1 jest ten numer gołębia. Bierzemy wymazóweczkę pierwszą, zawsze używamy do badań mikrobiologicznych. Czyli to jest ten wymaz z wola? Tak jest. Wkładamy temu gołębiowi do wola. Tutaj, o, może... Zapytałeś się, czy były naszczo? Ja tutaj sprawdziłem sobie, że są naszczo. Sobie wymazujemy. Dosyć dokładnie. A sączy się dobrze ta końcówka? Tak jest. Syk, potem tą wymazóweczkę otwieramy następny korek. Wkładamy ją w półmóweczkę z numerem 1. O. Następnie wędruje to, o, jeszcze chwileczkę. Tymi badaniami kto się zajmie tam u Ciebie? A dziewczyny. Tam Paulina, Ola, przypomnę, będą. Przypomnę, my tam byliśmy kiedyś, pokazywaliśmy Panie, akurat wtedy my pokazywaliśmy. Tak, jeszcze chwileczkę, jeszcze raz. Genetycznymi badaniami. A na dole Pan nam, to tam na dole były te. Tak, Łukasz tam też jest, właśnie. I jeszcze są dodatkowo dwie dziewczyny. I kolejny gołąb. Nie, to jest ten sam gołąb. Ten sam, przepraszam. Ponieważ tutaj bierzemy następny wymaz na, w kierunku rzęsiska, które będę miał tu pod mikroskopem. I następnego gołąbka. Często takie badania w terenie wykonujesz? No teraz w tym okresie muszę powiedzieć dość często. Mój brat równolegle ze mną dzisiaj jest w Chełmie. W Chełmie to znaczy tamten lubelskie województwo? Tak jest, tam? tak jest. Nie do Chełma, no, pod Toruniem? Nie. Dodatkowo jedziemy jeszcze we wtorek do Niemiec. Pobrać tam kolejne gołębie od jednego z panów do bazy DNA na pokrewieństwo. Za tydzień jesteśmy na wystawie w Zielonej Górze. Tam jest wystawa hodowców gołębi? Tak, okręgowa pocztowych, a za dwa tygodnie jesteśmy w Wałbrzychu. Także na wystawie okręgowej? Tak. Teraz chyba pocztowe, ale też odbywały się chyba niedawno pod Warszawą, była gdzieś wystawa gołębi rasowych. Ta rasowe gołębie też badacie w takim kierunku, czy rzadziej? Też badamy, ale powiem, na razie z gołębiami pocztowymi mamy tyle roboty, że nie sposób to ogarnąć, bo powiedzmy jest przygotowanie do sezonu i musimy to... Ja was tutaj zapytałem, bo numer nie zapisaliście. Zaraz zapiszemy, spokojnie, tu pamiętamy o tym. Czyli tak naprawdę pobieramy, widzimy teraz dwie próby. Tak, bo jedna jedzie do laboratorium na tym, w kierunku tego posiewu, a druga będzie tutaj za chwilę na miejscu pod mikroskopem. Numer 836. Pod kątem obecności żółtego błyska. 6, 5, tak jest. Tutaj od razu powiedzmy, nie badamy żadnych chorób wirusowych. No w tym nie, w tym oczywiście. Żeby hodowcy wiedzieli, że tak. Musimy rozróżnić choroby bakteryjne, jakieś pierwotniaki później. Można stwierdzić. Czy bakteryjne i badania pierwotniaki to są robaki, więc to są jakby powiedzmy. Pierwotniaki badamy, bo rzęsistek też jest pierwotniakiem, prawda? Ale jeżeli chodzi o wirusy typu paramyxo, cyrkowirusy, czy tam adeno, czy rotagie, to są zupełnie inne badania, oczywiście droższe, bo to się robi badaniami DNA. Tak, to się robi techniką molekularną. Oczywiście w laboratorium też to wykonujemy. Z tym, że no. To się raczej... Nie są to popularne, to też są kosztowne duże. Kosztowne, ale z drugiej strony no, takie badania raczej robimy, jeżeli gołębie gdzieś są wysyłane powiedzmy przez granicę gdzieś do transportu potrzebne, no bo co z tego, że komuś twierdzę, że ktoś ma paramyksowirozę, jak tego po prostu się nie wyleczy, to jest tylko szczepionka, to takie badanie powiedzmy... No, nie możemy zapobiegać tak naprawdę chorobom wirusowym. Tym. Tak, możemy to nie potwierdzić, że takiego ma taką chorobę. No i później się poza jakąś taką modlitwa, żeby nie zdychało. Dokładnie. I numer gołębia jeszcze? 4863. 48, 63. Jeżeli ktoś by na miejscu do Was podjechał, to też zawsze ktoś jest obecny, że może takie badania... Tak, tylko lepiej, żeby zadzwonić, bo czasami przyjeżdżają ludzie z daleka... Przypomnijmy, to jest Knurów, tak? Nie, Sośnicowice. Sośnicowice, przepraszam. Sośnicowice. Przepraszam. Bardzo łatwy dojazd ten jest. Tak, za czwóreczki. Z autostrady można zjechać. Laboratorium czynne jest w jakich godzinach, przypomnijmy? Od godziny 8 do 17, z tym, że umawiamy się też wieczorem, czy wcześniej rano, ale najlepiej zadzwonić wcześniej, umówić się, dlatego że nie chcemy robić kolejek, a żeby ktoś nie przyjął, nie czekał. Czasami panowie przyjeżdżają z dużą ilością gołębi, z bardzo daleka, no i też musimy poświęcić im swój czas. Dobrze. Dobra.
jeszcze został nam jeden gołąb, to już na chwilę przerwiemy, a później zobaczymy jeszcze, jak kolega Tomasz będzie pod mikroskopem badał pod kątem tutaj właśnie żółtego guska. Czy kokcydiozę też patrz? Nie. Nie, to w laboratorium, nie, to w laboratorium już, dlatego że tak jak mówię, ten kał się musi powinien 20 minut, trzeba do 15 minut pooglądać, no to jak tu było 20 hodowców, to jak tu policzyć, to parę godzin taką muszą... Taką krótkę, powiedzmy, ten kał trzeba przygotować odpowiednio, czyli pobrać troszeczkę tego kału, rozrobić go z wodą, tak? Czyli tak, to jest tak, ta tak. Woda, to jest ta... To jest to sól fizjologiczny, jak to nie, to jest specjalny roztwór soli, który ma na celu wyparcie tych jaj do góry. O właśnie, dobrze. To już pod mikroskopem się znajdują na tych szkiełkach. To szkiełko jak się fachowo nazywa? To szkiełko podstawowe. Szkiełko podstawowe. Bez pola do opisu. Tutaj sobie daję kropelkę wody. Mazurka wcześniej załączona w tej... Tej wody specjalnej właśnie, powiedzmy. Nie, to jest zwykła woda sterylna. Zwykła woda sterylna. Kremowa to nie może być. Dokładnie, tutaj sobie rozmazuję to. Przenoszę ten materiał, który pobrałem z wola, na szkiełko i następnie oglądamy to tutaj pod mikroskopem. Tutaj obecność rzęsi stkownicy, o skalę mamy taką do tego do oceny, tak? Skala? Tak, no u nas skala, powiedzmy, jest... Są rzęsistki pojedyncze, które nie nadają się do leczenia, są rzęsistki średnioliczne, które można, tak powiem, próbować leczyć jakimiś rzeczami naturalnymi i są rzęsistki, które nadają się do leczenia antybiotyków. Czyli tak jakby 3 stopnie są? Tak. Od 0 do 2 czy od 1 do 3? Znaczy powiedzmy od 0 do 3. Od 0 do 3. Także zdarzają się klienci, którzy pomimo skali od 0 do 3 mają 5. Aha. Także są takie przypadki, ale tutaj u kolegi akurat no, jest 6. Bardzo dobrze. Nie, nie ma ani jednego rzęsiska, także... Jest bardzo dobrze, tutaj nie ma się do czego, że tak powiem, przyczepić. To jeszcze tylko poprosiłbym kał od kolegi od tych gołębi. O, jest słoiczku, to... O, takie pytanie, ważna rzecz jeszcze. Poczekaj, masz coś takiego, masz tam te kody paskowe. No tak, już wytłumaczę. Ponieważ my pracujemy na kodach kreskowych, żeby te zlecenia się nam nie pomyliły, to jest to robione tak, że na kartkę... Ty nakleisz to, o właśnie. Naklejone na kartkę jest kod kreskowy, dodatkowo... Mam tu kod, który nakleję na pojemnik z kałem, z tym, że prosimy hodowców, żeby nie przynosić go kałów w pojemnikach szklanych, ponieważ spolarnie nam tego nie przyjmują, a my niestety nie możemy tego wyrzucić do kosza na śmieci, tylko każde są utylizowane, więc ja sobie tutaj ten kał patyczkiem wymieszam, po czym następnie go tutaj wezmę i przełożę do pojemnika sterylnego. Zawsze lepiej taki mieć plastikowy jakikolwiek zbiorniczek na ten kał. Tak, w aptece można kupić pojemniczek na kał, tam kosztuje 50 groszy. To też do ludzki właśnie. Jak najbardziej. I teraz na ten pojemniczek z kałem będzie naklejony za chwilę ten kod paskowy. Tak jest. Wtedy mamy jednoznacznie arkusz zlecenia, niejako tym samym kodem opisany, co próbka, zasobnik ten z tym kałem i nie ma problemu z rozpoznaniem. No tak, bo mamy dużo kałów, te kały będą oczywiście dzisiaj schowane, żeby były nie w temperaturze pokojowej, tylko w temperaturze takiej chłodniejszej. Naklejam sobie ten kod kreskowy i wtedy jak dziewczyny zarejestrują w laboratorium to zlecenie, to wiedzą, że pod tym numerem kodu po prostu znajduje się w głębi tego pana. Taka, można powiedzieć, taka troszeczkę gówniana robota. No gówniana i... No ale w sensie tak w cudzysłowie mówię. Tak, dobrze. Ale czasem trzeba to zrobić. Czyli tutaj kolega ma, że tak powiem, zeróweczkę. Jeżeli chodzi o rzęsiska, tak. To tutaj ma czysto. I potem to zlecenie jest tutaj, że tak powiem, pakowane. Następnie bierzemy i pomimo tych woreczków strunowych zszywamy to jeszcze, żeby to się nie rozsypało ludzie po drodze. Trafia to do naszego termoboksu. Dobrze. I tu mamy, widzę, specjalna lodóweczka też tak, jeszcze. Tak, tak. To sobie to i to sobie potem zamykamy i to spokojnie nam przytrzyma. I to wszystko. Można powiedzieć, skarbu mamy, taką skrzyneczkę ze skarbami. Tak jest. Także na razie dziękujemy. No tu widzimy, już są słuchacze przygotowani do wysłuchania tej wykładu. Kolega Tomasz się po zakończeniu już badań, które tutaj bardzo dużo hodowców przyjechało, czy te badania zrobić, co? No, było troszeczkę, nie narzekamy, także. Teraz się przygotowujemy tutaj do prezentacji. Tak, musimy teraz to jak podwyższyć. Troszeczkę tutaj przygotować wszystko, postaramy się też tutaj zarejestrować, żeby hodowcy, ci, którzy nie mogą być obecni, żeby mogli sobie też zobaczyć, co ciekawego kolega Tomek ma do powiedzenia. Dobrze. Na razie przygotowujemy tutaj się do posłuchania wykładu Tomasza Borkowskiego z firmy Kowa Diagnostyka, poświęconego diagnostyce, zdrowiu gołębi, badaniach i badaniach genetycznych. Tak jest. Dobrze. A słuchacze na pewno skorzystają. No i widzimy, że tutaj w Krosinie podczas naszego spotkania
rozpoczęła się na część wykładowa, lekcyjna. Tomasz będzie. No i koledze Krzysztofowi bardzo dziękuję również za oprawę medialną. Także chcę serdecznie podziękować kolega Tomek tutaj od rana. Skończył tę konsumpcję. No i za przyszłość tam też taką usługę wprowadzić na sklepie, będzie można. Widzimy, to się staram ściszonym głosem mówić, żeby to nie przeszkadzać, ale zobaczmy, koledzy przybyli, ci co nie przybyli, to będą mogli sobie, mam nadzieję, że nam się wszystko dobrze nagra, to cały wykład zobaczyć się na internecie, ja jedę do filmu, zobaczymy, jak on będzie mówił.